Nie mam pojęcia, czy mam włączoną stabilizację, czy nie. Dzisiaj postaram się, żeby wideo się nie trzęsło aż tak bardzo. I co chciałem powiedzieć? Te wszystkie czarne punkty, zaraz do nich dojdziemy, więc będzie zbliżenie. Tutaj, te po lewej, to prawdopodobnie trujaki, a w tym miejscu mamy trąby śmierci, z tego co pamiętam. I teraz zobaczcie, co ja z trąbami śmierci robię. Wyrywam i wkładam do koszyka. To jak widzicie, w koszyku jest czarno od trąb śmierci. To jest też nazywane po angielsku, to jest jakoś słyszałem, coś tam o plenty. I chodzi o to, że jak się to znajdzie, i tego jest strasznie dużo, i ja to w sumie wczoraj znalazłem, i było tego pojedyncze sztuki, nie wiem, w 5 kubkach. Zabrałem jako taką pamiątkę praktycznie, chociaż oczywiście też tą pamiątkę suszę, żeby nie było. I co chciałem powiedzieć, grzybek jest podobno genialny do farszu. Można go zasuszyć. Raczej poza farszem się, o tu jest jaka trąba. Ta to będzie śmiertelna dopiero. Chodź tu, trąbo. Idziemy do koszyka. Tutaj też piękne trąbki, uważam, żeby nie deptać, pomimo tego, że jest ich bardzo dużo. I po prostu mega, mega się cieszę, bo mam już miejscówę właśnie na trąby. Trąby to się jakoś po polsku trochę inaczej nazywa, chociaż jak ktoś by to chciał wygooglować, to może to, no, przepiękny grzyb po prostu. Jest to cudeńko. Cudeńko kolor. No, niesamowity. Tutaj myślę, że oddaje ten właściwy kolor liściu łynocha. To są pojedyncze chyba trąbki. Tak. Nie, to jest nawet jeden grzybek. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. No i do koszyka. Dobra, kończę, zbieram dalej, bo już się powoli ściemnia. Uważam, że dzisiejsze wyjście na grzyby, dzięki właśnie tym trąbom, jest mega udane, bo jestem co prawda w pięknym lesie, ale prawdziwki są przezbierane, albo tam, gdzie nie są przezbierane, to jest po prostu bardzo, bardzo daleko. Ja już troszeczkę lecę z sił. Trzymajcie się ciepło. O, palec w obiektywie. Cześć.